Rozmawiamy z Michałem Turyńskim na Mistrzostwach Polski K1. Michał, twoja walka dopiero jutro? Moja walka dopiero jutro, zostałem rozlosowany, także w półfinale spotkam się ze zwycięzcą dzisiejszej konfrontacji. Masz dużą konkurencję w swojej kategorii? Przyjechało 7 zawodników, także myślę, że jest dobra akcja, można zrobić po dwie walki. Ja akurat z finałem będę miał dwie walki, ale skupiam się bardzo intensywnie na jutrzejszej walce, ponieważ od niej wszystko zależy, tak? Także jutrzejsza walka jest najważniejsza. Kto będzie najgroźniejszym konkurentem, myślisz, w tej twojej dywizji wagowej? Tutaj akurat w każdej części drabinek jest osoba, która może wygrać te zawody. Jest kolega z KO Świebodzice od Mariusza Cieślińskiego, Grzesiu z drugiej strony, mojej drabinki. Następnie jest Michał Bławdziewicz, zresztą też wielokrotny mistrz świata. No i później jest Arek Wrzosek, tak, który walczy zawodowo i przygotowuje się też w Warszawie i za granicą. Także tutaj akurat akcja, każdy z naszej czwórki może być mistrzem Polski w takiej sytuacji. Nie umniejszając mojej osobie, ja będę chciał to wygrać po raz 6 raz rzędu i to jest moim celem tutaj. Michał, znalazłeś się na plakacie promującym tą imprezę, można powiedzieć, że jesteś twarzą Mistrzostw Polski. No, ogólnie rzecz biorąc, akurat tak wyszło, że się zgodziłem na to. Fajnie, plakat jest też fajną pamiątką dla mnie, także myślę, że dla wszystkich pasjonatów kickboxingu, także myślę, że fajnie to wszystko wyszło. Jednym słowem, jesteś fotogeniczny. No, zdania uczonych są podzielone, aczkolwiek, ale jest okej. Okay. Michał, będziemy mieli jeszcze okazję rozmawiać pewnie po finale, bo tam się ciebie spodziewamy. Michał, ostatnio mega ważna walka, najważniejsza w swojej karierze. Walczyłeś o Wako Pro w Bośni i Hercegowinie. Opowiedz troszkę o tej walce. No, walkę podjęliśmy, praktycznie rzecz biorąc, zastanawiałem się mniej niż sekundę. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Jeżeli stałem dość wysoko w rankingu, że związek pozwolił na to, że mogłem uczestniczyć w tej walce, no parę osób odmówiło Dżewadowi Poturakowi. Ja się zgodziłem, takiej szansy nie odmówiłem, szansę wykorzystałem w 100%. Także no powiem szczerze, historyczny wyczyn też dla polskiego kickboxingu, bo w super ciężkiej wadze nie było takiego tytułu już. Z tego co pamiętam w ogóle, to Wako Professional, to nikt tego tytułu nie zdobył. Było 4 mistrzów świata w super ciężkiej i to jestem jednym z nich, także jest super. No, cieszę się niezmiernie, szansa wykorzystana, dużo zaryzykowałem, praktycznie rzecz biorąc przerwałem pracę na 2 miesiące, skupiłem się tylko i wyłącznie na treningach, no i w taki sposób można się przygotowywać i robić nawet światowe wyniki, tak? Walczyłeś na obcym terenie, walka była bardzo wyrównana, jak mówisz. Wielki szacunek dla organizatorów, że punktowali tą walkę uczciwie. Powiem szczerze tak, nie do końca uczciwie, z czego ja się do końca nie mogę zgodzić, ale rzeczowo wyglądało to tak, że tylko sędzia bośniacki dał wynik na swojego, że tak powiem, zawodnika. Ja wygrałem 4 rundy, okiem niezależnych obserwatorów 4 rundy były moje, więc nie ma mowy tutaj o werdykcie 2-1, ale ze względu na wieloletnie, że tak powiem, triumfowanie Dżewada na tronie oraz to, że nie był pokonany u siebie od 12 lat, sprawiło to, że no, na punkty spodziewaliśmy się przegranej. Na pewno chciałbyś ten tytuł bronić we Wrocławiu, czy jest na to szansa? Tutaj jest trochę dużo jeszcze znak zapytania, zbyt wiele na chwilę obecną. Na pewno związek, z tego co wiem, wyraził zgodę na rewanż mój z Dżewadem. Na pewno nie chcę, żeby to było na Bałkanach, nie? Na pewno nie chcę, żeby to było na Bałkanach. Czy ktoś w Polsce zorganizuje taką galę, do której będziemy mogli się podpiąć, czy sami ją zorganizujemy? Na chwilę jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, żeby to wszystko powiedzieć. No, ale myślę i moim marzeniem jest zawalczyć w Polsce. Jest jakiś termin ostateczny, kiedy musicie się spotkać, kiedy musisz bronić tego tytułu? Teoretycznie rzecz biorąc mam na to 8 miesięcy, tak? 8 miesięcy na obronę, przy czym związek wcale nie jest w stanie zobligowany do tego, żeby tą galę zorganizować, więc mamy na to jeszcze trochę czasu, na razie jeszcze ze związkiem i ogólnie rzecz biorąc chcemy wystartować w Mistrzostwach Europy, teraz zbieram punkty, startując tutaj na motorskich mistrzostwach, zbieram punkty do klasyfikacji World Games, tak? Która zresztą też u nas się odbędzie, bardzo bym chciał tutaj też wystąpić i tym występem zakończyć karierę amatorską, przejść skupić się tylko na walkach zawodowych. Te mistrzostwa, które będą właśnie w przyszłym roku, World Games 2017, one już jakoś mocno zaprzątają twoją głowę, czy to jeszcze jest tak trochę dalej? Powiem szczerze tak, z teorii i z praktyki wiem, że to nie ma co nawet jeszcze sobie planować żadnego planu treningowego. To jest jeszcze za daleko, jeszcze jest przede wszystkim termin odległy, ale już myślimy o tym, już jest oczko w głowie, już jakiś tam powiedzmy cel. No, Mistrzostwa Polski tutaj traktuję bardziej jako taki dobry sparring, aczkolwiek do każdej walki podchodzę rzeczowo i konkretnie, ponieważ no jak mówię, 5 tytułów z rzędu już jest moje, także już trzeba będzie pomału oddawać pałeczkę młodym adeptom, żeby ktoś w końcu już też zastępował na konkurencyjnej wadze ciężkiej, tak? Dziękuję ci serdecznie za rozmowę i do usłyszenia przy walce finałowej, mam nadzieję. Dziękuję bardzo.